Jedyny syn, wymowny świat i poczciwy żywny. Fryderyk nic nie wiedział o napoleońskim marszu na Moskwę, o wkroczeniu armii rosyjskiej do Warszawy, o kongresie monarchów, który, porządkując historię Europy, tańczył w pięknym Wiedniu. Nie wiedział też, że mimo wojen, przemarszów wojsk, głodu idącego śladem armii napoleońskiej, mimo klęski, której Ciężar dźwigało na sobie również księstwo warszawskie. Los był dla rodziny Chopinów wielce łaskawy. Po nominacji z 1810 roku na profesora klas niższych liceum przyszła kolej na dalsze. Pan Mikołaj rósł w zaszczyty i godności. W 1812 mianowano go profesorem języka francuskiego w wojskowej szkole aplikacyjnej. Oraz wykładowcą w elementarnej szkole artylerii i inżynierów. W roku następnym zmarł profesor Liceum Rousseau. Pan Mikołaj Chopin objął po nim wykłady w klasach wyższych. Rok, w którym rozpoczęła się seria nowych nominacji, pamiętano w Polsce przez wiele lat rok 1812. O roku ów, kto ciebie widział w naszym kraju? Jak wtedy wyglądał świat, Fryderyka? Po prostu cztery pokoje, kuchnia i od czasu do czasu zjawiska, których jeszcze nie umiał ogarnąć zjawiska tej miary, co ulice, domy, kościoły. Najmilszy, bliski, kochany i ciepły był dom, szczególnie ramkami. Rankami profesor i pensjonariusze schodzili do liceum na lekcje. Zaraz po ich wyjściu sprzątano. Pani Justyna była pedantką. Wszystko lśniło i błyszczało od czystości. Gdy zajrzało do wnętrza słońce, pokój wypełniał się żółtym i jasnobrązowym blaskiem. Krawędzie luster i kryształów pulsowały kolorami tęczy. Czasem cały promień odbity taką krawędzią kładł się na suficie, ścianie lub podłodze. Był fioletowo-niebiesko-zielono-żółto-pomarańczowo-czerwony. Przykryjesz go dłonią. Dłoń takaż samiuteńka. W mieszkaniu niby cisza, ale ciszę się słyszy. Kornik w komodzie szmer kroków głęboko pod stopami, brzęk lekkiego wiatru o szyby, za szybą wszystko krzywe. Lekcja ludki z mamą za trzecią ścianą, za czwartą Zuzka zmywa naczynia i brzęczy fajansami o miski. Wieczór, szczególnie jeśli zimowy, też jest piękny. Na ściany domu kładzie się wiatr i dudni w piecach więc szparami ich drzwiczek idzie na pokój skaczący czerwony blask. Z salonu dołącza się do muzyki pieca muzyka prawdziwa. Pani Justyna gra pensjonariuszom do tańca, zaś metr kasotri wykrzykuje przez nos un, deux, trois, un, deux, trois albo pensjonariusz ma lekcję z panem żywnym. I oto dochodzimy do najważniejszej na razie sprawy. Oczywiście wszystkie wymieniane tu tęcze, drzwiczki od pieca i korniki w komodach bardzo były miłe. Patrzyło się, słuchało się. Dom. Ale najważniejszy, najpiękniejszy, najbardziej godny podziwu był mebel z pokoju z lustrem i kryształami. Sam błyszczał jak lustro. Tak, tak. Mowa o flugel fortepiano z fabryki Bucholca. Cisza, której się można było przysłuchiwać i którą można było słyszeć, należała do siebie, była nie do uchwycenia i nie do objęcia. Lepiej już działo się z piosenkami. Pani Justyna, ludka, Zuska, nawet chłopcy z pensji wszyscy śpiewali. Gdy nikt nie słuchał, Fryderyk powtarzał melodię na swój sposób, ładniej, ciszej, każdą do właściwej okazji. Jeśli na przykład zaczynał się zmierzch i skąta za łóżkiem wyłaziły cienie, mruczał sobie powoli to, co śpiewała Zuzka każdego rana. A na słońce w salonie była znowu przeznaczona jedna ze śpiewek mamy. Nic jednak nie mogło się równać z owym meblem salonu. Miał ów mebel taki sposób, my to nazywamy klawiaturą, że gdy się nacisnęło białą lub czarną płytkę, w pokoju poczynał wibrować dźwięk czysty, okrągły, jasny lub ciemny, wysoki i lekki lub niski i pełny. Dźwięk! W którym można było wsłuchiwać się długo z radością i smutkiem w sercu. Dźwięk dawał się wywołać raz jeszcze i raz jeszcze, dawał się odmieniać, uciszać. Chwila, w której zanikał, była tak piękna, że nie można było czasem starym obyczajem nie płakać. Jesień, Roku 1813 minęła u państwa Chopinów na oczekiwaniu. Czekało się na drugiego syna. Nie mówiono o tym wyraźnie, ale pan Mikołaj raz czy dwa razy, zastanawiając się nad imionami, wymienił wyłącznie męskie. Czy bogumił na cześć rektora Lindego, czy może. Może Aleksander? Albo Mikołaj? Pani Justyna odmówiła we właściwym czasie, nowenne. Urodziła się córka. A więc były już trzy: Ludwika, Izabela i Emilka. Fryderyk, niczym samotny rodzynek w cieście, chował się jako jedyny syn zasłużonego profesora liceum. I szkoły aplikacyjnej, kierownika pensji dla synów najgodniejszych rodzin w kraju. Jedyny syn. Oto słowa, które mają swą powagę i tradycję. Wielkie rody przelewały na swych jedynych synów prawa, przywileje i dochody uzyskane w ciągu kilku ładnych stuleci. Pełne godności firmy kupieckie. Pozostawiały swym jedynym synom kontakty z koloniami lub z bankami Rothschildów. Córki? Cieszono się córkami, martwiono się ich małą wagą socjalną, także posagiem. Pan Mikołaj nie był ojcem wysokiego rodu ani właścicielem czcigodnej firmy kupieckiej. Tym bardziej jednak należy się zastanowić. Czym był dla niego jedyny syn? Spadkobiercy wielkich tradycji i wielkich kredytów znaczą właściwie niewiele. Wymaga się od nich utrzymania status quo, ale życie pana Mikołaja było stałym wznoszeniem się. Zaczęło się od ślęczenia za kantorkiem i od bardziej niż ubogiej pensyjki buchaltera. Potem cykl awansów, Guwerner Łączyńskich, potem Skarbków, profesor tej i tamtej szkoły, zasłużony, tak pisał kurier Warszawski, profesor liceum i szkoły aplikacyjnej. A zatem jedyny syn człowieka, którego życie było stałym wznoszeniem się, stałym zdobywaniem nowych szczebli na stromej drabinie ówczesnych układów socjalnych, stawał się. Spadkobiercą ojcowskiej walki o awans. Tu już nie było i nie mogło być mowy o zachowaniu status quo. Gancher, jeden z uczonych szopenologów, który ostatecznie wyśmiał legendę o szopie, odnalazł metrykę profesora. Wymowna to metryka. Wiemy już, dlaczego pan Mikołaj nie lubił rozmów na temat swego pochodzenia. Mowa w owej metryce o chłopach winogradnikach. Chopiny spod Nancy podpisywali się krzyżykami. Pan Mikołaj poznawał świat w nie bardzo pięknych izbach francuskiej, bo francuskiej, ale i tak plebejskiej rodziny. Cóż z tego, że Chopin? Że nazwisko egzotyczne, nie nadwiślańskie. Taki sam chłop, jak Franciszek Guzda z Żelazowej Woli. Oto jeden etap życia pana Mikołaja. A teraz zajrzyjmy do salonu państwa profesorstwa Anno Domini 1815. Bogato tu i godnie. Jak co czwartku u profesora Chopina zbiera się towarzystwo. Przyjaciele, znajomi, koledzy, elita. Tak, elita, znakomitości. Jego magnificencja, rektor liceum, autor słownika, który po dziś dzień zapomnik naukowy jest uznany, Samuel Bogumił Linde, profesorowie tej miary i sławy, co Kolberg, Bandkie, najznakomitszy obok osolińskiego historyk prawa, Brodziński Kazimierz, uczony wykładowca literatury i czuły poeta. Józef Elsner, Magnificencja Warszawskiego Konserwatorium, dyrektor opery, a co najważniejsza, twórca, jak z czcią mówiono, muzyki polskiej. Pani Justyna zabawia panie, podając swe sposoby przyrządzania domowego węgrzyna i oranżowych konfitur. Rektorowa Lindę czujnie słucha rad Znakomitej gospodyni. Pan Mikołaj dyskutuje z profesorem Kolbergiem materie polityczne. O niczym przecież innym w Warszawie się teraz nie mówi, jak o losach królestwa, obietnicach cara Aleksandra, o zamkniętych już kongresowych wiedeńskich naradach, o księciu Konstantym i armii. Nikt tu zbyt czule nie wspomina Bonapartego. Lecz pana Mikołaja drażni nawet spokojny osąd cesarskich wad i zalet, nawet jedno dobre o nim słowo. Profesor Kolberg coś tam, mimochodem, wspomniał o napoleońskim talencie, i pan Mikołaj protestuje z miejsca. On wie, pamięta, rozumie i nie przesadza, bo na parte to łotr. Tak. Pan Mikołaj z rumieńcami. Na żółtawych zazwyczaj policzkach, szeroko tłumaczy, iż cała przyszłość polskiego narodu to zaufanie do Aleksandra, do dobrego, mądrego władcy. Korsykańskiego awanturnika należy przypomnieć i basta. Car Aleksander. Tak to wtedy wyglądało. Choć wielki książę, któremu Aleksander oddał Armię Królestwa pod opiekę przerażał wielu, to jednak w Aleksandra wierzono. No cóż, w XIV, XV, XVI roku car kokietował polskie damy i polski naród. Księżne mdlały z czułości, gdy prawił im imperatorskie dusery. Naród, mając w pamięci napoleońskie oszustwa. Uczepił się imperatorskich obiecanek cacanek jak konstytucyjnej deski ratunku na niepewną przyszłość. Aleksander przecież przy każdej okazji oświadczał, że konstytucja, że swobody, że miłość, że pragnie być w Polsce ojcem, ustroił się w płaszczyk liberała i Masona, nęcił, obiecywał. Nic dziwnego, że mu wierzono. Nic dziwnego, że wierzył weń pan Mikołaj. Pan Mikołaj jest w Wenie. Teorie swe wygłasza i mądrze, i zabawnie, i z oratorskimi ozdobnikami. Profesorowie, choć ci z znakomitości, słuchają z szacunkiem i aprobatą. Pan Mikołaj czuje to i widzi, więc. Usta mimo woli składają mu się w powściągany uśmiech szczerej satysfakcji. Potem, gdy podano herbatę z ową słynną, oranżową konfiturą pani Justyny, pozwolono zajrzeć do salonu dzieciom. Ludka i Frycek w aksamitnych materialikach i kołnierzykach z koronki? Któż się nie zachwyci takimi dziećmi, gdy zaś Ludka z Fryckiem przy fortepianowym akompaniamencie stremowanej nieco pani Justyny odśpiewali Zosię w ogródku i Pasterkę. Zachwytom nie było końca. Szczególnie udał się wszystkim Frycek. Śpiewał drugim, ślicznie dobieranym głosem, wymyślonym bez niczyjej pomocy. Nic się nie peszył. Na pytania odpowiadał ładnie i składnie. Z bystrymi iskierkami humoru w oczach. Nawet pełen surowej powagi rektor Linde pogładził go po głowie. We wzroku pana Mikołaja radość i duma. Jedyny, bo jedyny, ale jakże udały ten syn. Późnym wieczorem pan Mikołaj zajrzał wbrew zwyczajowi do dziecinnego pokoju. Frycek śpi na lewym boku. Jasne włosy zwiszyły mu się nad czołem w śmieszny lok. Usta ma lekko otwarte, pulchne, po dziecięcemu wargi i policzki, zaróżowił gęsty sen. Pan Mikołaj nie lubi się wzruszać, ani tym bardziej manifestować swych wzruszeń. Tym razem jednak nikt nań nie patrzy. Można śmiało. Przetrzeć powieki, uśmiechnąć się z dumą, z miłością, można pochylić się nad malcem i ucałować śmieszny lok nad czołem. Ojcowie zawsze wierzą w swych jedynych synów, wierzą w ich wielką, wspaniałą przyszłość, poświęcają owej przyszłości myśli wzruszenia. Nadzieje. Pan Mikołaj nie tylko wierzy w przyszłość Fryderyka, pan Mikołaj nie wątpi, że Fryderyk godnie potrafi pójść śladami swego ojca i wywalczyć sobie nowe, jeszcze wyższe, jeszcze ambitniejsze nominacje, zaszczyty i awanse. Pan Mikołaj nie jest człowiekiem nadmiernej odwagi. Dni służby pod rozkazami szefca Kilińskiego poszły w zapomnienie. Za czasów owej jakobińskiej insurekcji Mikołaj Chopin walczył przeciw trzem monarchom, gardził arystokracją, walczył przeciw zaborcom zewnętrznym i wewnętrznym. Żołnierze Narodowej Gwardii dobrze wiedzieli, że biją się nie tylko o wolność ojczyzny, ale wszystkich jej obywateli. Świeża pamięć Wielkiej lekcji 14 lipca zapalała myśli młodych chłopców w całej Europie. Później jednak pan Mikołaj powoli zaczął zapominać o tych górnych i chmurnych dniach. Guwernerstwo, profesury, honoraria za wychowywanie synów najgodniejszych rodzin kraju, życie dostatnie i wygodne. To wszystko przyczyniło się do tego, że profesor liceum Mikołaj Chopin począł uznawać regułę boskiego pochodzenia władzy monarszej i socjalnej wyższości czetwertyńskich i sapiechów nad Chopinami, Nowakami czy Piątkowskimi. Oczywiście tamte wspomnienia, a także przynależność do inteligenckiej Loży Wielkiego Wschodu sprawiały, iż ani mu się śniło seriowo we wszystkie boskie pochodzenia wierzyć. Ale w miarę przybywania zmarszczek i siwych włosów, pan Mikołaj coraz łatwiej godził się z tymi nienawistnymi, niegdyś faktami. Poczucie sprawiedliwości swoją drogą, a życie swoją trudno, myślał. Trzeba się pogodzić. Tak myślało wielu z otoczenia pana Mikołaja. Poczucie sprawiedliwości i Jakobińskie wspomnienia rozładowywały się w odświętnych zebraniach lóż Wielkiego Wschodu i kawiarnianych lub salonowych dysputach. Na co dzień zaś wiedziało się, że siła i władza jest własnością Burbonów i Romanowych, że na to nic poradzić nie można. Dyrektorzy policji wszystkich europejskich stolic, bardzo starali się o to, by Europa zapomniała o dacie zburzenia Bastylii. Nie o wszystkim jednak można zapomnieć. Można zapomnieć o karabinie żołnierza narodowej gwardii. Trudno jednak oduczyć się prawdy o równości wszystkich ludzi. Nie dało się wygrać rewolucji? Trudno. Ale czyż wobec tego nie należy przynajmniej. Dbać o karierę tak znakomitą, by wejść w to środowisko, któremu nie udało się odebrać władzy. Pan Mikołaj odbył drogę z lotaryńskiej wioski do profesorskiego salonu. Dlaczegoż jego jedyny syn nie mógłby się zdobyć na odbycie drogi równie dalekiej? Z profesorskiego salonu na prezydencki, generalski albo ministerski fotel. Przecież nawet baronostwo można kupić. Jedyny syn. Ojcowie wierzą w przyszłość swych jedynych synów. Kim będzie Frycek? Pani Justynie przed dobrym dziesiątkiem lat marzyli się łani i Foleżerowie. Bywając w Warszawie widywała adiutantów księcia Pepi, Późniejszego bohatera nad Elstery, samego księcia także baczki, wąsik, czaka, szamerunki, białe i karekonie, uboga krewna zubożałych skarbków, mogła tylko marzyć o tych wspaniałościach. Ten, który oświadczył się o jej rękę, zjawił się w żelazowej woli, w prowincjonalnie skrojonym surducie, nie pierwszej już świeżości. Ale czyż Tamtych niespełnionych marzeń nie może spełnić syn? Do genezy swych myśli pani Justyna przyzna się jedynie spowiednikowi, lecz w rozmowach z mężem prawie zawsze napomyka o oficerskich szlifach i akselbantach. Porucznik Fryderyk Chopin, kapitan Fryderyk Chopin, pułkownik Fryderyk Chopin. To brzmi bardzo pięknie. Pan Mikołaj jednak niecierpliwie wzrusza ramionami. Jak wszyscy mężczyźni delikatnej postury i bystrej inteligencji, nie znosi dyscyplin wojskowych. Jemu imponuje dziedzina administracji, polityki, dyplomacji. Tędy droga na posadzki książęcych, ba królewskich pokoi. Rozmowy ciągną się do późna w nocy. Córki trzeba wychować na dobre żony profesorów, urzędników, może kupców, może nawet ziemian, na dobre matki ich dzieci. Frycyk zaś, jemu trzeba otworzyć drogę na świat wyższych niż ojcowskie godności. Wobec tego, choć nie ma odpowiedzi na tamto Wzruszające pytanie, to w każdym razie jedno jest pewne. Edukacja frycka musi być wzorem edukacji. Winna być tak troskliwa, tak staranna i ambitna, by nie ustępowała swymi jakościami w niczym edukacji potockich i radziwiłów, edukacji książęcych i generalskich synów. Kim będzie Frycek? Jeszcze nie wiadomo. Zgadujmy. Pułkownik Fryderyk Chopin, czy Jego Ekscelencja Fryderyk Chopin. Rodzice są już jednak pewni, że mają prawo mierzyć w swych myślach tak wysoko. Frycek nie jest zwyczajnym dzieckiem. Dla wszystkich rodziców świata ich jedyni synowie są szczególnie nadzwyczajnymi dziećmi. Lecz tu wiadomo, że nie tylko matczyna i ojcowska miłość dyktują ów sąd. Frycek jest niezwykłym chłopcem. Jego bystrość, żywość, humor, swobodę chwali sam rektor Linde. Nie wiedziano nawet, kiedy nauczył się przy ludce czytać i pisać. Nie spostrzeżono się nawet, kiedy nieuczony przez nikogo, począł na fortepianie wygrywać melodię. Tak niekiedy skomplikowane, że nawet pani Justyna nie potrafiłaby ich dobrze odegrać. Każdy ma swoje sposoby poznawania świata, wychwytywania jego uroków i układania sobie bajek. Ludka, na przykład, ma wyraźny program: stroje, kwiaty i obrazy. O to co ceni najbardziej. Kocha kolor i dotyk. Ciemnozielony aksamit, różowy jedwab, wielobarwne hafty. Pani Justyna z trudem oduczyła ją gładzenia i całowania kwiatów. W tych czułościach najpiękniejszy tracił płatki i pączki. Albo Izabela, tłusty berbeć, jest zakochany w smakach. Nie wierzy, by cokolwiek mogło nie posiadać tej wspaniałej właściwości. Próbuje badać zalety fajansowego talerzyka i surowego buraka. Przymyka oczy z ufnością podnosząc ku ustom fręzle zwisającej ze stołu serwety. Frycek ma też swoje sposoby. Przymyka oczy jak Izabela. Nie chodzi mu jednak o smak świata. Myśli o jego zdumiewającej, wielorakiej wymowności. O tak, świat jest wymowny. Od trzech lat frycek zna już tajemnice wyrażenia się słowami i zamykania w nich tysiąca różnych spraw. Nie o słowach jednak myśli, badając wymowność otaczającego go życia. Jeśli na przykład usiądą oboje z ludką o szarej godzinie zimowej przed drzwiczkami pieca, ludka szeroko otwiera oczy i odszukuje w żarze ognia złoto, czerwień i srebro. Frycek zaś przymyka powieki. Zostawia jedynie wąską szparkę, więc ostry, choć migotliwy obraz rozmazuje się w purpurową plamę. Dla frycka, ogniem jest przede wszystkim trzask pękających sęków, syk pary, mikrokosmiczny łoskot osuwających się zwęglonych polan i huk wiatru niosącego płomienie w głąb pieca. Ludka nie lubi ciemności. Dla frycka, ciemność jest szczególnie wymowna. Nikt nie wie o tym, że w ciemności. Struny fortepianu nie milkną ani na moment, że zawsze można się dosłuchać ich drobnego drżenia. Nikt nie domyśla się nawet, że każde drzewo ma własny specjalny szum, albo że kroki różnych idących po schodach ludzi nie są do siebie podobne że każdy z nich to nowa piosenka a cóż dopiero wiatr dzwony. Poranne i wieczorne gwary miasta, burze i ptasie sejmy. Izabela lubi słuchać gry na fortepiano, śpiewu mamy, ludki i zuski. Lubienie polega na tym, że Izabeli się świetnie przy takim akompaniamencie zasypia. Frycek zaś jest nałogowcem słuchania nie z tak łatwych powodów. Słuchając, przechyla głowę na lewe ramię. Z uwagą i zrozumieniem. To ważne. Dzieci często słuchają z uwagą. Uwaga wynika z szacunku dla dziwnego nie do pojęcia faktu. Dla Frycka muzyka nie jest dziwactwem, wobec którego wytrzeszcza się bezmyślnie oczy. Tak jak zrozumiałe i określone są wszelkie głosy Żywego świata, tak samo muzyka. Zawsze ma swój sens, swoją wymowę. I to nie tylko piosenki opatrzone słowami, które niby mają tłumaczyć bieg i rysunek melodii. Słowa są zbyteczne. Frycek rozumie muzykę często lepiej niż słowa. Słuchając mamy przegrywającej w jakiejś wolnej chwili, sobie do słuchu, sonaty, menuety i ronda. Co słynniejszych kompozytorów, frycek zasiada na ojcowskim podnóżku przystawionym do największego fotelu w salonie. Nie obchodzi go wtedy nic poza tym, czego dowiaduje się od owych komponistów. Ludka przygląda mu się wpierw zazdrośnie, potem gniewnie. Słuchając, frycek przymyka oczy i albo się uśmiecha, albo zgoła zaczyna cichutko chichotać. Albo marszczy czoło, jakby dowiadywał się rzeczy niezwykle mądrych, albo zaczyna się smucić, czasem do łez, albo po prostu złości się, wydyma wargi i prosi grzecznie panią matkę o ładniejsze melodie. Ludka nie rozumie skąd te uśmiechy, smutki, lub fochy. Udajesz, złości się już po wyjściu mamy. Dawniej Frycek po prostu wybuchał straszną obrazą lub gniewem. Zanosił się od płaczu, tupał nogami. Nie udaje, nie udaje! Zbiegał się cały dom. Raz czy dwa razy pan Mikołaj wyjaśnił ludce za pomocą madame Ruzga, że Frycka nie należy bez powodu złościć. Wiadomo, duch święty dziateczki Ruzgą bić każe. Więc dostało się trochę i Fryckowi, i pensjonariuszowi Eustachemu Marelskiemu, który dla odmiany wyśmiewał płacz Ludwiki. Teraz Frycek ma inny sposób na wiecznie babską nieufność Ludwiki. Udaje? pyta ironicznie. A to posłuchaj. Sam podchodzi do fortepiano, wspina się na taboret. I powtarza takt po takcie melodie wygrywane przez mamę. Wesoła czy smutna? Pyta po pierwszej. Ludka wzrusza ramionami, więc frycek powtarza raz, drugi, trzeci. No smutna. Złości się ludka. A ta? Rozumna czy głupia? Tu już trudniej pojąć fryckowe pytanie. Frycek podsuwa dźwięk po dźwięku. Gra jakby tłumaczył, podkreśla każdą sylabę muzycznego zdania. Jej, jak mówią uczeni, funkcje i cechy. No, złości się ludka, rozumna. Nie są groźne owe złości ludki. Mijają szybko ludka i frycek to przyjaciele. Łączą ich wspólne kryjówki, tajemnice, strachy, winy i kary. Mają podobne sympatie i antypatie. Więcej, ludka jest w tej parze zazwyczaj opiekunem lub rozkazodawcą. Tymczasem tutaj wobec muzyki, frycek bez trudu i za każdym razem wymyka się spod macierzyńskiej tyranii ludki. Nie dziwmy się jej pretensjom. Oboje mają nadpodziw zręczne palce do wszystkiego, szczególnie do. Drobiazgów, do cierpliwego dłubania, rozplątywania nici do haftów i koronek. Na fortepianie też nie sztuka pomachać palcami. Mama nauczyła już ludkę do re, mi, fa, sol, si, tak w górę jak w dół, razem i osobno, lewą czy prawą. Nauczyła pasażów i akordów, pasterkę. Filis i różnych innych piosenek sporo. Tymczasem frycek, choć go nikt nie uczył, nie tylko umie już to wszystko, co ludka, ale i o wiele więcej. Wszystko ma w głowie. Jego mądrość przy klawiaturze polega nie na mądrości zwinnych palców, lecz płynie ze zrozumienia sensu i treści najbłahszej nawet arietki. To samo z pamięcią. Raz coś posłyszy już potrafi to po swojemu na klawiszach powtórzyć. W takich chwilach ludka może się tylko dziwić lub złościć. Więc dziwi się i, że ambitna złości. Inni zaś dziwią się, podziwiają nawet. Pan Mikołaj uśmiecha się z dumą. Oto jeszcze jedna pozycja w sumie zalet, które za lat kilkanaście poczną dźwigać jednego syna na wyżyny prezydencko-ekscelenckich godności. Mało to wprawdzie ważny talent, lecz nie zapominajmy. Muzyka stanowi tutaj w Warszawie ważną część starannego wychowania. Olbrzymie rozmiary miał jego nos, ukarmazynowany na kolor fioletowy wskutek nadmiernego zamiłowania do tabaki i napoju gambrynusowego. Tabakę zażywał bowiem tak namiętnie, że nos, broda, biały krawat, kamizelka, klapy od surduta wszystko było tabaczkowego koloru, wszystko było tabaką powalane. Zasypywała ona aż węgierskie buty, z którymi, jak i z owym surdutem, zimą i latem nie rozstawał się maestro nigdy. Prócz ogromnej tabakiery, mieszczącej pół funta proszku z wizerunkiem Mozarta czy Hajdy na nawierzchu i olbrzymiej chustki czerwonej w kraty, nosił zawsze na pogotowiu niemałych rozmiarów ołówek kanciasty. Poprawiał nim napotykane w nutach omyłki, a czasami po palcach lub głowie karcił mniej pojętnych lub nieuważnych uczniów. Nosił stare, aksamitne, rozmaitego koloru kamizelki, o których opowiadał, że nabywszy na licytacji po królu, tak, tak, poniatowskim, pantalony, kazał z nich sobie. Kamizelki te porobić. Oczywiście, wypisz, wymaluj, żywny. Profesor gry na skrzypcach, pantalionie, klawikordzie i flugel fortepiano. Wojciech żywny. Bardzo go nam ładnie Eustachy Marylski opisał. Surdut, chustka, buty węgierskie. I Mozart czy Haydn na artyleryjskiej tabakierze. Cała Warszawa zna żywnego z tych właśnie specyfików. Aha, wypada jeszcze słówko szepnąć, że niewielu wówczas w stolicy królestwa dałoby się zliczyć skąpców tak znakomitych, jak imć Wojciech żywny. Staruszek był przemiły, wesoły. Gaduła i facecjonista, ale dusi grosz nie bywały. Na mydło? Szkoda. Na stroje? Szkoda. Nie szkoda było tylko na tabakę. U Chopinów bywał dzień w dzień. W poniedziałki, środy i soboty przychodził dawać lekcje muzyki pensjonariuszom. Uczył Białobłockiego Jasia, Marelskiego, Delkampa, Wojciechowskiego Tytka, później Gienia Skrockiego. Po lekcjach sakramentalna godzinka pikiety z panem Mikołajem. W czwartki bywał na Wiście. W niedzielę na lekcjach tańca i Wiście. We wtorki zaś i piątki już tylko z przyzwyczajenia. No i sprawa jasna, na pikiecie. A przy okazji obiadki, kolacyjki, bo na jedzenie jakoś tak z własnej kabzy szkoda. Wywdzięczał się nowinkami, ploteczkami i facecjami, których miał pełne rękawy bez względu na pogodę, porę dnia czy nocy. U Chopinów miano doń taki stosunek. Potrzebny nauczyciel to raz. Dobry przyjaciel to dwa, znakomity nowinkarz to trzy, a tak w ogóle kochany, nieszkodliwy dziwak. Nieszkodliwy? Błogosławiony, po trzykroć błogosławiony, przecież to właśnie on, a nikt inny odkrył we Frycku talent geniusz. Muzyczność świata i wymowność muzyki to były osobiste tajemnice w Frycka. Wiemy, że czasem jednej ludce tłumaczył, a raczej odkrywał przed oczami profanki, po niektóre szczegóły tak wielkich tajemnic, ale ani ludka, ani nikt z domowych czy gości nie domyślał się, co właściwie oznacza owa nadzwyczajna biegłość w świecie dźwięku. To, że Frycek nie wiadomo nawet kiedy nauczył klawisze maminego fortepianu i własne palce posłuszeństwa wobec swych muzycznych planów, dziwiło wielu. Wielu ową niezwykłą zdatność podziwiało, tak jak podziwiało wdzięk Frycka, jego bystrość, jego humor, niezwyczajną zręczność, pamięć, urodę, zdatność uczenia się wierszy i piosenek. Etc. etc. Po prostu, frycek jest niezwykłym chłopcem. Dziwić się i podziwiać można, gościom nawet wypada, ale po cóż troszczyć się lub opiekować specjalnie jeszcze jednym z dziesięciu tysięcy jego talentów? Dopiero żywny. Posłuchał fryckowych improwizacji. Raz, drugi, piąty i dziesiąty. Milczał, kiwał głową, potem długo, a starannie kichał. Frytek śmiał się i wołał wiwat, wiwat, wiwat. Maestro bowiem miał zwyczaj kichać na każdy niuch po trzykroć. Za trzydziestym wreszcie czy czterdziestym koncertem żywny zamiast Milcząco pokiwać głową i sięgnąć po tabakierkę, poczerwieniał, coś tam począł mruczeć i mamlać pod jak trąbanosem, nosem, półotwarte wieczko tabakiery zamknął z trzaskiem, wstał i, ostro trzaskając butami o posadzkę, ruszył do gabinetu pana Mikołaja. Fryderyk urwał w półtaktu. Ludka rozwarła z przerażenia oczy. Przytomny zaś owej dziwacznej scenie Białobłocki zaśmiał się złośliwie. Ale ci dadzą. madam Rózga, madam Rózga zagrał palcami na nosie. Za co? Białobłocki wzruszył ramionami. Żywny zły, jak. jak carewicz. Zobaczysz, madam Rózga. Frycek byłby się rozpłakał, gdyby nie interwencja ludki i jej świetny pomysł: podsłuchiwać. Od razu wszystko się wyjaśniło. Żywny nie domknął drzwi gabinetu, w alteracji zaś podniósł głos wysoko. Ludka w śmiech. Maestro komiczniej niż zazwyczaj kaleczy swą z niemiecka-czeską polszczyznę. Ale Fryckowi nie do śmiechu. Cały zamienia się w słuch i blednie z napięcia. Żywny wykłada panu Mikołajowi, co myśli o jego muzykowaniu. A więc, żyje sporo lat, a już ze cztery ich dziesiątki uczy mniej lub więcej zdolnych malców gry na skrzypcach, czy klawikordzie. Widział niemało osłów. Zdarzały mu się też spotkania z dziećmi, szczególnie czułymi na muzyczną sztukę. Ale niech Mikołaj pojmie, że to co frycek sam, nieuczony, potrafi na klawiaturze sobie wygrywać, to. Zalterowanemu panu Wojciechowi brak już polskich i czeskich słów. Więc starym obyczajem ratuje się. Niemczyzną. Wunderbar, Wunderschön i w ogóle wunder. On nie mówi tego wszystkiego na łapu-capu. Czekał miesiąc, dwa, trzy, chciał się upewnić. I upewnił się. Frycka absolutnie, absolutnie trzeba zasadzić do fortepianu, nauczyć egzercycyj, gamów, pasażów. Co? So, ja! Absolutnie. Pan Mikołaj jest tym wszystkim nieco znudzony i zniecierpliwiony. Na sekreterze kupa kajetów z pensami do oceny, a żywny, zamiast pilnować Gam del Campa, wierci dziurę w brzuchu na temat, który wszyscy znają przecież dobrze. Zasadniczo pan Mikołaj jest przeciwny zbyt wczesnym początkom edukacji. W końcu zgadza się bardziej na odczepne niż z przekonania. Żywny klepie go po ramieniu z radością i satysfakcją, nie dostrzega jednak przesuwającego się przez czoło pana Mikołaja cienia niechęci. A tak, niech sobie zatabaczony poczciwina nie wyobraża, że wychowa frycka na swój mizerny obraz i kichające podobieństwo. Muzyka? Inne talenty będzie się we frycku rozwijać. O tej porze pani Justyna dyryguje w kuchni gosposią i zuską, przysposabiając kolację dla całej swej rodzinno-pensjonarskiej familii. Karczek wieprzowy z kapustą oraz ziemniakami i słodkie, czyli strudel z konfiturą. Dla frycka, parzy się jeszcze co wieczorny wywar z żołędzi. Dla Izabeli zaś i Emilki ustawiono gdzieś po kątach kuchennej blachy słodkie, a delikatne kaszki na mleku. Pani Justyna właśnie przystępuje do jakże ważnej czynności: próba strudla czy udały, gdy drzwi otwierają się z trzaskiem. Frycek biegnie ku matce, wyciąga ręce. Pani Justyna z trwożliwym drgnięciem serca. Unosi go w górę. Nie, Fryckowi nic się złego nie dzieje. Wargi drżą mu z radości, na policzkach wypieki szczęścia. Mamo, mówi, mamo, nie chce jednak wyjaśnić, skąd tak bujna radość. W końcu uspokaja się. Po chwili namysłu Teraz pójdę grać. Pani Justyna zasępia się lekko, z Frycka jednak robi się dziwadło. Wiemy, nie jest zwyczajnym dzieckiem. Widać, tak już być musi, i w dobrym, i w złym. Niezwyczajny. Panna Justyna Krzyżanowska przeżyła swą młodość, zarządzając skromną resztką wielkiej, niegdyś, Skarbkowej fortuny. Kredensem, kuchnią, ogrodem i sadem dworku w żelazowej woli. Czasem zdarzał się wojarz do Warszawy, do wielkiego świata. I tyle. Dni były do siebie podobne jak paciorki różańca, ludzie też. Tak się więc złożyło, że ani panna Justyna Krzyżanowska, ani pani Justyna Chopenowa niewiele wiedziały o prawdach i ludziach. Rodzących się i żyjących poza ścianami żelazowo-wolskiego dworku, parafialnych kościołów i saskiego pałacu. Wejście w krąg magnificencji i uczonych profesorów odbyło się zbyt późno, by poszerzyć jej obraz świata. Odbył się proces, tak byśmy dziś sprawę nazwali, towarzyskiej aklimatyzacji. I na tym koniec. Pani Justyna jest najlepszą żoną i matką. Nie jej wina, że rośnie syn, którego nie umie pojąć. Nie dziwmy się, że lęka się jego, jak myśli, dziwactw. Pan Mikołaj ich nie widzi. Pani Justyna nie wspomina o nich mężowi. W roku 1817, na dziwactwa dzieci. Ojcowie znają przede wszystkim jedno lekarstwo: madame Ruzge dziwactwa. Frycek jest w słabej konstytucji, co chwila katary, kaszle wypieki, męczy się łatwo. Ale to wszystko jest w rodzinie Chopinów naturalnym porządkiem rzeczy, żadnym dziwactwem. Frycek łatwo ulega wzruszeniom jeszcze łatwiej zapala się w nim gniew bywa przemiły ach ach wołają panie czarujący, ale potrafi także drasnąć do żywego spojrzeniem lub słowem ma przyjaciół bliskich jak własne serce, ale potrafi. Po byle słowie znienawidzić na całe pół dnia, nawet na dzień. Nie nauczył się ufności tak jak nie nauczył się dziecięcego obyczaju wyznań i zwierzeń, a dalej w miłości i złości pasjonat. Równocześnie zaś znakomity rachmistrz cudzych i własnych uczuć. Tego wszystkiego za dziwactwa uznać nie można. Każda matka zna takie dziecięce fochy złości, śmiechy, płacze, milczące obrazy i głośne pojednania. Zna aż za dobrze. Cóż jednak myśleć o tym, że już kilka razy pani Justyna przyłapała malca na nocnych wędrówkach do fortepianu? Coś tam. Cicho brzdąkał, próbował, czymś się martwił. Gdy go już nawet nie strofując, wzięła na ręce, milczał uparcie. Nie wiadomo było czego chciał w ciemnym salonie od biało-czarnych klawiszy. Dzieci boją się ciemności. Albo bywa tak, że zaszyje się w kąt. I nie odpowiada na wołanie ani pytanie. Znowu milczy. Oczy ma lekko przymknięte, głowę przechyloną na lewe ramię, słucha, czego słucha. Od czasu zaś, gdy rozpoczął lekcję z żywnym, nie sposób oderwać go od fortepianu. Zwykle egzercycje mało go obchodzą, często. Uweźmy się na kilka umyślonych akordów albo na krótką melodyjkę i męczy to, to nawraca odmienia. Znowu nie odpowiada na prośby i groźby. Kilka razy zdarzyło się, że po kwadransie czy dwóch takich muzykalnych kłopotów zaszł się do swego kąta na całe przedpołudnie. Rozchmurzył go dopiero żywny swoim bachem. Właśnie, choćby to na dworze. Z dnia na dzień wyżej i piękniej rośnie wiosna. Afrycek wsadza nos w Bachowy Handbuch Für Anna Magdalena, i nic go nie obchodzą zaproszenia na wiosenne, zabawy Ludki, Jasia i Tytka, od których krzyku podwórzec Saskiego Pałacu, czasem aż się trzęsie. Wiosna tego roku opóźniła się znacznie, ale za to w końcu kwietnia wybucha tak nagle, że ludzie upili się nią ponad miarę. Wieczory warszawskie zaczęły brzęczeć serenadami niczym letnia łąka brzęcząca armią świerszczy. Serenady najróżniejsze. Filis i filon, francuskie i włoskie kancony albo przebrane po miejsku kujawiaki. Czasem nawet Przyplącze się na warszawskie podwórko hiszpańska melodia przywieziona przez napoleońskich eks zdobywców Saragossy. Przed północą zaś, jakby wyczuwając szczególny sentymentalizm epoki, rozpoczynają swój występ słowiki. Miasto jest muzyczne i niespokojne. Skończyło się na tym, że w ogrodzie saskim zakwitły kasztany. Dziś zaś jest parno. Słońce grzeje z za wysokiego pułapu nieruchomych mgieł. Pani Justyna, wychodząc na miasto, zapowiedziała: burzę. Mimo to Frycek nie podniósł nawet głowy z nad klawiatury. Żywny przed chwilą pokazał mu nowe pasaże w do jest majorze. Więc teraz biedzi się nad ich najlepszym opalcowaniem. Po pasażach pora na Sarabandę Händla, Menuet Mozarta i dwugłosową inwencję Jana Sebastiana, którego żywny wielbi, jako że sam jest uczniem godnej pamięci Johana Kucharza wychowanego przez największego z Bachów. Zegar zamknięty w szklanej kuli pokazuje godzinę Szesnastą i minut osiem. Żywny, dając o tej porze lekcje, z reguły drzemie. Przy Frycku nie potrafi nawet sennie zmrużyć powiek. Nie jest to najważniejsze, że chłopak ma zadziwiająco biegłe palce, wspaniałą pamięć i czarodziejski słuch. Tak bywa. Często owe zalety z wiekiem bledną i szarzeją. Ostatecznie ludka, niewiele mu w tym wszystkim ustępuje. Ale jakim cudem kilkuletni malec od razu wie, jak grać hejdna biroweca, Bacha. Kto mu dyktuje nieomylne chwytanie sposobu, stylu, treści, każdego. Kompozytora. Skąd wie, jak wygiąć kantylenę, jak ustalić puls menueta, kiedy wtrącić drobny oddech, który ujawnia całe piękno nowej frazy? Żywny bardzo niewiele wie o muzyce, nikomu się nie przyznaje do swego sądu o sobie, ale ów sąd uważa za sprawiedliwy i uczciwy. Po prostu partacz. Po czterdziestu latach bakalarski i młódzki przestały go obchodzić własne młodzieńcze zapały. Przestała go obchodzić sama muzyka. I oto od trzech już miesięcy muzyka zaczyna go na nowo wzruszać. Zegar zamknięty w szklanej kuli pokazuje godzinę szesnastą, i minut trzydzieści dwie. Frycek skończył właśnie grać inwencję w siminorze. Pogłos minorowej toniki drży jeszcze w powietrzu. Żywny prosi: Zagrać jeszcze raz. Frycek gra drugi i trzeci raz. Żywny ociera czoło z potu i pyta wstydliwie: Skąd? Frycek wie, że trzeba grać tak właśnie. Malec zastanawia się, zdmuchuje niewidzialny pyłek z klawisza, pociera powiekę. W końcu potakuje samemu sobie, odpowiadając: Tak jest napisane w nutach. Po prostu jest napisane. Po prostu napisane. Dobry, panie Boże, żywny już nie pyta. Raz jeszcze wysłuchuje inwencji w sol minorze, potem dość nieśmiało głodzi chłopca po miękkich, sypkich włosach, frycek zaś dodaje konkluzję: Tak trzeba grać, jak zostało napisane. Sentencja ta będzie całkiem już jasna. Jeżeli przełoży się ją na język dorosłych, oto jej sens. Trzeba grać nie nuty, lecz muzykę utrwaloną za pomocą pisma nutowego. Trzeba na przykład wiedzieć, że to oto la nie jest samym la, lecz wynikiem i konkluzją całego muzycznego zdania. A tylko ci, którzy nie umieją czytać muzyki, odczytują wszystkie La, fa i re z osobna, zatracając ich muzyczny ład i sens. Żywny wstaje z niechęcią. Pora na lekcję namiodową do plucikiewiczów. Właśnie wchodzi pani Justyna. Burza przeszła bokiem, mówi głosem bardzo znużonym. I znowu upał. Jak w lipcu. Maestro, żegnając się, zapowiada oczywiście wieczorną pikietę. Potem jeszcze dodaje szeptem: Ja powiadam, frycek to mały wunder. Tak, tak, cudowny chłopak. Pani Justyna, patrząc na syna, daremnie usiłuje powstrzymać bardzo dumny uśmiech. Ale nie należy się ani zbyt roztkliwiać, ani zbyt pysznić swym dzieckiem. Los jest zazdrosny. Nie lubisz szczęśliwych matek. Pani Justyna patrzy w okno. Wieczór będzie chyba chłodniejszy, odpowiada rzeczowo. Wieczór istotnie jest chłodniejszy. Niebo nad wschodem nabiera już. Barw ciemnych i głębokich, choć zachód jeszcze cały w słońcu. Fryderyk klęczy na krześle przystawionym do okna w salonie i patrzy na drzewa podwórza, na błyszczące dachy pałaców i krążące wokół nich stado jaskółek. Ma swoją godzinę samotności. Cóż oznacza ten pretensjonalny termin? Właśnie jedno z fryckowych, jak to w myślach nazywa pani Justyna, dziwactw. Wyprosił sobie od ludki i pensjonariuszy samotność. Poszli na majowe nabożeństwo. Kucnął przy najmilszym z okien salonu i sobie myśli. Wpierw szło sprawy byle jakie. Będą jutro z Jasiem i Tytuskiem szukać w ogrodzie saskim chrabąszczy. Potem to dobrze, że mama obiecała dać do kolacji każdemu po moreli w miodzie. Żywny kicha coraz śmieszniej, jak stary zachrypnięty kot. Zaraz jednak po żywnym zaczęło się myśleć o muzyce. Co to znaczy, skąd Frycek wie, że trzeba grać tak właśnie? A czyż można inaczej? Wszystko jest jasne, jasne jak słońce. Teraz jest na świecie ładnie, spokojnie. Bez spodwórza pachnie, aż tutaj wiatru nie ma. Oddycha się lekko i przyjemnie. Jest pogoda i będzie pogoda. Jaskółki krążą wysoko nad dachami panien wizytek. Nic nigdy nie zmąci owego pogodnego spokoju. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Mama często przypomina, że świat jest dobry. Frycek opiera brody na rękach. To, co czuję teraz, czuje właśnie grając menueta w sol major. Żywny pyta skąd Frycek wie, że trzeba grać tak właśnie. Pan Mozart napisał w swojej muzyce o świecie bardzo dobrym. Lewa ręka pulsuje równo i spokojnie. Melodia jest jasna. Dźwięk więc też musi być jasny. Wszystko zaś, co się w melodii dzieje, trzeba wygrać z taką samą spokojną i dobrą wesołością, jak spokojnie i wesoło jest teraz w najmilszym z okien salonu. Frycek przymyka oczy. Gdyby tak. Umiał od siebie powiedzieć, powiedzieć na fortepianie, że dzisiejszego wieczoru żyje się pięknie i łagodnie, że, jak czasem mówi mama, świat jest bardzo dobry. Puszki palców aż nabrzmiewają tęsknotą za klawiszami. Stąpając ostrożnie. By zbytecznym dźwiękiem nie spłoszyć ciszy domu i swych myśli, frycek podchodzi do instrumentu.